Halloween! To znaczy, nie no dobra, wiem, że Halloween było kilka dni temu, ale wiecie, jednak Halloween jako straszny temat plus straszne klocki mogłyby być kambem, którego byście nie znieśli i wszystko by tutaj wybuchło! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Żeby tu nic nie wybuchało i żebyśmy wszyscy przeżyli i żyli w szczęściu i w radości, w subskrybowaniu tego kanału, co mam nadzieję już robicie, no to poczekałem do dzisiaj, tak? Aż to Halloween się skończy i te straszne emocje wam opadną, moi drodzy. Opada pewnie też komuś teraz ręka, a nie tylko, bo to wysłał mi bardzo... Kurde, ktoś mi to wysłał z 2 lata temu chyba i pewnie już nawet o tym zapomniał. Jeżeli wiecie kto to, jeżeli wiesz, chcecie, że ty mi to wysłałeś, pamiętasz, napisz mi w komentarzu, przypomnij mi od kogo to, bo to nawet nie jest ostatnich urodzin. No nie, że jest z pierwszych urodzin kanału, kurde. Ale tak to jest, gdzieś mi takie pełno takich malutkich saszetek gdzieś tutaj się pałęta jeszcze. To oczywiście są luźne klocki od jakiegoś fana i te klocki mnie tak średnio raczej mech. A kurde, co to jest? Ej, to jest niezłe. To dokładnie zła jakaś latarnia ciekawa w ogóle, no. Kurde, jakiś, to nie jest jakiś młot chyba faktycznie. I to przypuszczalnie jest młot tej figurki, bo jak widzicie, ona nie ma dłoni, a tutaj jest dłoń, więc przypuszczam, że to jest jakiś jej młot. Jednakże przyszliśmy tutaj, by kupić na tej figurce. Ja, wybaczcie, nie mam pojęcia, co to jest za firma, no bo dostałem, tak jak widzicie, tak to wyglądało w takim woreczku, figurkę. Natomiast się przyjrzę, czy w ogóle, kurde, może trafiłem jakiegoś białego kruka, czy tam pomarańczowego dynia, chociaż przyznam się szczerze, że ten pomarańcz, kurde, jest... jest brzydki. Jest po prostu, powiedziałem, taki lekko żółtawy właśnie, a nie pomarańczowy. W związku z tym to się średnio kojarzy z taką faktycznie dynią. No pomarańczowy to on ma na torsiku zdecydowanie bardziej. Mam nadzieję, że moja kamera dobrze to oddaje. Dobrze oddane na pewno zostały tu w miarę, kurde, na druki, jak się przyjrzycie. Przede wszystkim są też na pasie, co jak możecie się domyślić, w podróbkach zbyt częste nie jest. Więc no wow. Generalnie jak patrzę bardziej na podglądzie kamery, no bo ona bardziej to powiększa niż mój wzrok i odległość, jest na naprawdę, kurde, spoko. Co to w ogóle? To jest pizza jakaś na klacie? Nie, to no, pizzę koleś ma. Czemu koleś ma pizzę? Ktoś ci rzucił pizzą widoku? No tak to jest jeszcze, szczególnie w Polsce. Chodzisz, kurde, wiecie, u nas taka tradycja, że chodzisz przebrany, to ci rzucają pomidorami, pizzą i czym tam jeszcze. Chociaż pizzę mogłem dostać, nie obraziłbym się, bo bym się zdziabnął, moi drodzy. Gdybym był Scooby-Doo i kudłatym i tymi wścibskimi dzieciakami, bardzo ciekawy byłoby mnie, co się znajduje pod tym typem. No bo, kurde, nie oszukujmy się, ale ja nie widziałem tej buzi nigdy, a tam jakaś mina się skrywa. Oczywiście, że Scooby-Doo nie jestem, chociaż Scooby-Doo był na moim kanale, zajrzyjcie, obejrzyjcie, ale uwaga! Powtórka, uwaga! No to, co to jest? Co to jest? To wygląda jakiś taki stary boomer, który, kurde, chciał być cwany, przebrał się, co się wiecie, taki dosłownie Janusz, Janusz Boomer, który dowiedział się, że w Halloween można chodzić po domach i darmową szamę dostawać. No, albo psikusa komuś zrobić, czy pranka, nie, jakby, i kurde, no jak to nie, jak to, kurde, nie iść na Halloween, albo sąsiad da cukierki i ja będę miał, a sąsiad nie będzie miał, albo zrobię mu psikus, czyli sąsiad będzie cierpiał. Jezu, nie, serio, mina mega, naprawdę, co to jest? Co to jest? Ależ bym sobie go na miniaturce umieścił, ale zepsuję wtedy całą niespodziankę, nie? Fajna figurka, w sensie twarz spoko, jakby pizzą dostał. Wygląda jak taki biedny urzędnik, na którym się wszyscy znęcają i wychodząc z pracy pizzą dostaje. A po godzinach wkłada dynię na głowę i jest jakimś super bohaterem, a inaczej właśnie super złolem, bo wiecie, często te super złole to były jakieś właśnie frustraty życiowe, oczywiście nie bez powodu, nie? Jakby na nimi znęcali i tak dalej. No, zakładam, że to jest jego jakby brońka. Brońka jego, ale dłońka jego też wypada, więc chyba brońki wsadzić nie wsadzę. Moi drodzy, okej, okay, a teraz taka recenzja, żeby nie było. Jakościowo, nóżki chodzą, okej, okay, ale rączka, jak widzicie, trochę za lekko, szczególnie ta dłońka bardzo łatwo wypada, szczególnie gdy chcemy tą broń wcisnąć. Broń nie wiem, czy jest od niego, więc jej nie oceniam, ale kurde, podoba mi się, wiecie co? I też mi się to bardzo podoba. Ostatnio myślałem, że brakuje w Lego takiego elementu, a kurde, patrzcie, tutaj podróbkowo jest. Chodzi mi dokładnie o ten pod spodem element. Czyli po prostu okrąglak 2x2, transparentny. On by do wieżowców. Myślałem o tym przy vlogu z Lego Store'a, że tam właśnie do szyb by się takie przydało zamiast takimi metodami. No proszę, podróbka go ma, natomiast nie wiem jaka podróbka, bo nie ma napisów na studzie. Natomiast faktem jest, że
A tutaj widzicie, figurka wygląda tak, wygląda lepiej niż się nią bawi, no to od taka chińska klasyka, więc na półce spoko, od jakiegoś moca spoko, ten żółty mógłby być bardziej pomarańczowy, fakszetatynia, chociaż no oczywiście tragedii tutaj nie ma, w sensie to jest pomarańczowy, ale taki bardziej lekko minimalnie wpadający w żółć, gdyby może kamizelka nie była pomarańczowa, to bardziej by ten pomarańcz wyglądał, buzia w ogóle super, jakby mi mega się podoba, naprawdę mi się mega po prostu podoba, bo takich buziek po prostu jest mało, więc kurde, więc spoko, ładnie wygląda, gorzej z zabawą. Nie wiem jaka firma, więc nie wiem czy mam polecać, ale jak zobaczycie kiedyś identyczną figurkę, no to znacie moją opinię. Ale bawić też się da, w sensie no najgorzej te dłońki, bo one wypadają faktycznie. Ale jeżeli nic nie będziecie wsadzać czy machlować łapkami, to może nawet nie być źle. Tak się okazało, że nie jest źle. Mogłem to jednak rzucać przed, kurde, przed Halloweenem i nie byłoby problemu. No ale wiecie, nie chciałem ryzykować waszym zdrowiem. A wy nie ryzykujcie moim i zostawcie subskrypcję, żebym tu, wiecie, żył z subskrypcjami, bo łatwiej się żyje z subskrypcjami niż bez subskrypcji. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!